Idea klubu kawiarni społecznej to jest idea miasta. Wystartowaliśmy w konkursie jako Stowarzyszenie Kulturalne Opole o to miejsce. Przedstawiliśmy swoją koncepcję, która zwyciężyła. No i powstało OPO. Od samego początku mieliśmy tą nazwę, bo jakby nazwa, wpadł nam ten pomysł. Trochę podpatrzyliśmy ją w innych miastach, nie ukrywam, bo nazwa jest skrótem nazwy miasta. Tak samo jak używa się w Warszawie nazwy Wawa, we Wrocławiu na przykład WRO, a w Katowicach KATO. To są takie skróty, które się przyjęły tam i dobrze funkcjonują i pomyśleliśmy, że fajnie, gdyby w Opolu też był taki skrót młodzieżowy. Zresztą lokal jest mocno związany z miastem, Stowarzyszenie Kulturalne Opole też ma Opole w nazwie i wydawało mi się, że to jest idealna nazwa na to miejsce, żeby nawiązywała do miasta, a przy okazji była łatwa do zapamiętania i łatwa do wypowiedzenia również przez osoby z zagranicy, których w Opolu przybywa z każdym rokiem. Pokażę, może planujemy również realizację gadżetów z marką OPO. Chcielibyśmy w ogóle, żeby ta nazwa stała się taką opolską marką, dobrze się kojarzącą właśnie z tym miejscem, które jest za nami, a więc z klubokawiarnią społeczną. No i tutaj już od 2 miesięcy, bo wystartowaliśmy z początkiem czerwca, organizujemy regularnie koncerty, spotkania z artystami, z fajnymi ludźmi. Dzisiaj mamy zespół Kamerton, jest mnóstwo ludzi i o to jakby w tym wszystkim chodzi, żeby to było miejsce dla młodych, młodzieży, dla seniorów i dla, w ogóle dla wszystkich mieszkańców Opola, żeby każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Na razie rozpoczęliśmy jakby promocję marki od tego miejsca i to jest w zasadzie taki dom dla OPO, natomiast planujemy oczywiście oprócz realizacji gadżetów z marką OPO, która mam nadzieję, że będzie promować OPO nie tylko w Opolu, ale również w innych miejscach Polski, bo ludzie będą sobie zabierali te gadżety do innych miast, szczególnie mówię tutaj o turystach, którzy przyjeżdżają do Opola, to mamy też pomysł na to, żeby promować tę markę poza lokalem oczywiście, przede wszystkim w przestrzeni internetu, ale również w przyszłości chcielibyśmy organizować różne inne wydarzenia kulturalne, niekoniecznie w samym lokalu, a pod marką OPO. Bardzo mocno promujemy markę OPO w tym momencie na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych, ale też jakby chcielibyśmy, żeby ona stała się taką niezależną opolską marką, modną i nowoczesną. No to powiem tak, jestem za młody, żeby pamiętać krakowską z neonami, ale kiedyś faktycznie ta krakowska była rozświetlana przez mnóstwo neonów. Mieliśmy spotkanie w klubokawiarni OPO z panem Andrzejem Hamadą, nestorem polskich architektów, i on opowiadał o tym. I z tego też powodu się cieszę, że możemy do tej tradycji nawiązać poprzez instalację neonu z logotypem OPO. Myślę, że to, mam nadzieję, że to nie będzie jedyny neon, który tutaj powstanie, bo jest jeszcze miejsce na kolejny. Mam wrażenie, że się zrobiło trochę berlińsko w Opolu i tak wielkomiejsko dzięki temu, że jest ten neon. I odbiór też osób, które do nas przychodzą, jest bardzo pozytywny. Ludzie fotografują się z neonem i o to nam chodziło trochę, żeby to stworzyć taki Instagram spot, czyli żeby ludzie sobie chętnie tutaj robili zdjęcia i wrzucali później do sieci.